Cześć dziewczyny, dzisiaj zapraszam na trening mięśni brzucha. To będzie dla osób początkujących, więc każda z was na pewno da radę. Nie ma wymówek, do dzieła, zaczynamy. Dzisiaj dużo nie będziemy robić. Wiadomo, że brzuch to będziemy dużo leżeć, fajna sprawa. Także dziewczyny, na leżąco, już się nie mogę doczekać, dużo energii. Mam nadzieję, że tak samo będziesz miała po tym treningu. No i co, położymy się, zaczniemy sobie od naszej kołyski. Nie będziemy się rozgrzewać, bo będziemy rozgrzewać się w trakcie. Kładziemy się na plecach, nogi dajemy do góry i oczywiście tak, wersja postawa to jest taka z kołyski, czyli sięgamy sobie do paluszków z kołyski. Zwróćcie na to uwagę, patrz, kołyski wychodzimy, a jak jesteś na tyle zaawansowana, że możesz sobie na to pozwolić z samego tułowia, wyjdziemy sobie do góry. Widzisz to? Na spokojnie, tak to wygląda, więc wybierz co dla Ciebie dobre, oczywiście napisz mi w komentarzu, która opcja jest dla Ciebie lepsza i działamy sobie na starcie, tak 10 powtórzeń mniej więcej. Wystarczy. Do dzieła, no to start, lecimy. Pokażę Ci jedną opcję, hop. Na spokojnie możesz sobie wybrać taką opcję, ale po prostu sobie zrobimy ruch z samym tułowiem bardziej. Wybieraj, pamiętaj, najważniejsza sprawa jaka jest, żeby to robić dokładnie, nie żeby się gdzieś spieszyć, coś tam robić, tylko żeby to robić właśnie swoim tempem, dokładnie i powoli. Już się pogubiłem, ile zrobiłem, 10 było na pewno, pewnie się na pewno było 10. Dobra, no to idziemy teraz na taki grunt, podstawa, czyli w klęku przechodzimy sobie i popatrzcie teraz, zrobimy sobie kocik grzbiet. Kocik grzbiet, czyli wypinamy trochę sobie, podwiniamy biodro na spokojnie i wracamy góra, do dołu tutaj, jak najniżej. Sięgniesz, pamiętajcie, barki do dołu, łopatki się tu ładnie nam łączą i tak parę razy. I wdech. I wdech. Jeszcze raz sobie zrobimy wydech. Mamy to. To teraz tak, patrz, środkujemy to pozycję między dołem a górą. Patrz, jest taki środek. To jest postawa i to się teraz nie rusza. Rusza się, rusza się tylko ręce. Ta strona jedna. Bez chybotanka, bez jakoś tak. Podwijasz, wraca. Wychodzimy. Góra. Trzymaj. Oddychaj brzuchem. Tu skup się na tym, żeby to było z brzucha. Wraca. Po 5 razy na stronę. I wracamy. I to samo, druga strona. Wydech. I wdech. A spokojnie, co? I wydech. I wdech. Patrz, popatrzcie. Wyłożymy do góry. Bioderko, podwiń troszkę. Z bioderka. I wracamy. Ho. Mamy to. Ćwiczenie odpoczynkowe. Teraz będzie na starcie. Czyli damy sobie nogę do boku. Patrz jak teraz, nie? I teraz postaraj się wyprostować sobie nogę jedną stronę i uginamy. I prostujemy, patrz. Klatka piersiowa jest otwarta. Wyprostuj sobie plecki, plecy wyprostowane. Mam nadzieję, że zostało, pewnie. I wracamy. I wracamy, dobra. Druga strona, samo, tak samo patrzę. Patrz, daję, popatrzcie, to jest tak, popatrz. Czyli stopa idzie tam, gdzie dłonie. Zwróć uwagę. I możemy sobie już podziałać, dobra? Czyli tak samo, druga strona, dajemy sobie nogę. Znowu, plecki proste, otwarta klatka piersiowa, taka wyeksponowana fajnie. I teraz znowu, prostujemy sobie na spokojnie, pośladek może być dopięty. I dobrze, nie tak, tylko tak, sama noga idzie. Na spokojnie. I prostujemy. I poczujesz bioderko, jak chcesz to pijesz. Oczywiście jestem ciekaw w ogóle, czy taki coś czujesz, bo to jest taki niby nic, ale jednak. Dobra, no i przechodzimy dalej. Co było dalej? Co było dalej? Dobra, wiadomo. Lecimy sobie na nasz plan. Czyli będziemy uczyć się tego podwijania. Mam nadzieję, że już to wiecie, o co chodzi. Pewnie, że wiecie, bo jesteście na tyle już wysportowane, że wiecie, o co chodzi. Patrzcie, jest tak. Tutaj mamy tą pozycję. I teraz na wyższą sprawę jest, popatrzcie. Bioderko, tak? Dajemy na skraj maty, sobie kolanka. Przenosimy się do przodu. I teraz nie tak. Oj, bo tak nie za bardzo wygląda fajnie. Tylko podwijamy, tak? Jest tak? Oczywiście barki też nie wiszą, ale spokojnie będziemy się tego uczyć. I teraz jak trzymamy sobie tą pozycję z podwijaniem, to będziemy oddychać tylko i wyłącznie tutaj, skupiamy się na oddechu, czyli brzuch. No i teraz tak, do góry wychodzimy, nie tak, tylko tutaj podwijamy, trzymamy chwilkę i wracamy do. Trzymaj, zawsze można sobie dopiąć, spokojnie. I znowu wychodzimy, trzymaj. I wracamy.
Jest znowu. Jeszcze raz, jeszcze raz. I znowu wychodzimy, trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, cyk. I wracamy. Dobra, no to coś będzie teraz z odpoczynkowego ćwiczenia, więc położymy się znowu na plecach. Patrzcie, widzicie ile leżymy? Właśnie to jest to. Da się leżeć i ćwiczyć? Pewnie się da. Dobra, kładziemy się na spokojnie. Noga, patrzcie. Biorę sobie nogę do boku i patrzcie, gdzie ja patrzę. Widzisz tu, na tą rękę? Nie tak, dłoń. Daj sobie, otwórz ją, fajnie. Trochę wyżej może być. Przytrzymaj i oddychamy sobie spokojnie brzuchem. Takie trzy oddechy brzuchem. Ile w ciągu dnia oddychasz sobie głęboko? Zastanów się nad tym. Teraz jest zabrana to właśnie pora i okazja. I druga strona, samo. O, aż się chce oddychać. Dobra. Tyle dobrego na dzisiaj. No i jak, dałaś radę? No pewnie, że dałaś, bo jesteś wysportowana. Także widzimy się w kolejnym materiale. Na spokojnie oczywiście daj mi znać, czy to dla Ciebie pomocne, czy ćwiczysz. Bo oczywiście to mnie nakręca jeszcze bardziej do tego, żeby Wam pomagać. Także nic tylko trenować, a będzie jeszcze lepiej. Wszystkiego dobrego w nowym roku sportowego oczywiście i tego, czego sobie życzysz, bo zbliża się koniec roku, więc to jest dobra okazja do tego właśnie, żeby co? Żeby zacząć trenować właśnie i trzymać sobie tą całą formę. A w jaki sposób to zrobisz? Małymi krokami tylko zbudujesz. Tak właśnie, że będzie lepiej. Także widzimy się już niebawem, a tymczasem miłego dnia. Cześć!